Regionalnej Izby Pamięci to miejsca absolutnie niezwykłe. Miejsca, w których gromadzone są świadectwa zmian historycznych, ale przede wszystkim są to miejsca, które prowadzone są przez niezwykłych ludzi, przez stowarzyszenia, organizacje i ludzi, którzy są pasjonatami, ale bardzo często wymagają oni pomocy. Takie dwudniowe szkolenie dla tych, którzy takie regionalne izby pamięci prowadzą na Dolnym Śląsku i również na ziemiach północnych i zachodnich, właśnie rozpoczęło się w Centrum Historii Zajezdnia. Mamy Izbę Pamięci, która powstała rok po założeniu naszego stowarzyszenia w 2009 roku, a założyła grupa powojennych osadników na czele z panią Haliną Żak, nauczycielką, emerytką już w Brzegu Dolnym, która zbierała różne pamiątki od ludzi. Wstępnego rozeznania, jeszcze zanim projekt oficjalnie wystartował, myśleliśmy, że takich izb na Dolnym Śląsku jest około 30. Że okazuje się, że jest trzykrotnie więcej, a jeszcze pewnie, tak jak wspominałem, ta liczba będzie większa, jeśli będziemy prowadzić dalej te poszukiwania. Często są te izby prowadzone przez stowarzyszenia historyczne złożone z pasjonatów i wiele z nich działa bardzo prężnie, chociaż często to robią bardzo intuicyjnie. My chcemy pomóc w tym, aby je ukierunkować w odpowiedni sposób, tak żeby ta działalność była możliwie profesjonalna. W izbie naszej jest około, ostatnio żeśmy rozmawiali, to około 3000 eksponatów. Częściowo mamy w Excelu wprowadzone numeracje tego. Nie mamy takiego systemu profesjonalnego do archiwizacji tych zbiorów. Natomiast sami żeśmy się wspomagali właśnie Excelem, żeby katalogować te eksponaty. Stwierdziliśmy w ramach naszych takich działań rozeznawczych, że istnieje pewien problem w postaci na przykład braku wiedzy, jak te zbiory zabezpieczać, jak się nimi zajmować, jak je inwentaryzować, że one bardzo często mają dość istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, a też w ogóle stanowiąc istotny element narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, no są trochę poza tymi prawidłami różnego rodzaju. I postanowiliśmy wyjść z pewną ofertą do tych osób, aby powiedzieć im, jak się tym zajmować, pokazać dobre praktyki w tym zakresie, też jak wykorzystywać ten potencjał, który tkwi w tych eksponatach i miejscach. Ocalone dziedzictwa Regionalnej Izby Pamięci Ziem Zachodnich, tak się nazywa ten projekt. Jest on realizowany przez Ośrodek Pamięci Przyszłość oraz współpracujące z nami instytucje z innych regionów. Jest on realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach tego projektu chcemy wiedzą merytorycznie wspierać Izby Pamięci, mniejsze placówki, ale także będą przewidziane środki na to, żeby rozwijać ich działalność, czy to jakieś realizować z naszą pomocą projekty edukacyjne. Chcemy również stworzyć katalog zbiorów, który by łączył wszystkie izby pamięci. Chcemy również dzięki tym szkoleniom i systemowi ogólnokrajowemu chwalić się wśród innych stowarzyszeń czy muzeów, i jakie to eksponaty mamy, bo uważam, że taka wymiana jest konieczna. Jednak to wszystko jest robione z pasji. No na tyle, na ile ten temat jest rozpoznany tutaj przez nas, to właściwie to się utrzymuje siłą pasji tych ludzi. Także przede wszystkim, no, co mam nadzieję, że to wsparcie ze strony programu będzie coraz bardziej owocne.